Lampa w ciemnościach. Nauczanie domowe. 6 sierpnia. Drugi list świętego Piotra, rozdział 1, wersety od 16 do 19. Nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Opisując scenę przemienienia, Piotr odwołuje się do własnego doświadczenia, którym może się dzielić z każdym następnym pokoleniem. A równocześnie Piotr mówi o słowach Boga, które towarzyszą każdemu pokoleniu, które nie są tylko wspomnieniem, ale są aktualne, są teraźniejszością. Pismo Święte jest bowiem słowem Boga porównanym do zapalonej lampy. Wezwanie apostoła jest zatem bardzo proste. Dobrze będzie, jeżeli przy tych słowach będziecie trwali. Ta lampa ciągle jest zapalona. Chodzi tylko o to, żeby się do niej dosiąść. I wówczas przynosimy do tej lampy wszystko, co jest w nas. Każdą ciemność. I każda ciemność zostanie rozjaśniona. Najpierw rozjaśniona zostanie ciemność związana z przyszłością. Co będzie? Odpowiedź jest prosta. Przyjdzie Słońce Sprawiedliwości, Jezus Chrystus, w czasie powtórnego Jego przyjścia tutaj na ziemię. Po drugie, rozjaśniona będzie ciemność związana z pytaniem, co po śmierci. Po śmierci jest zmartwychwstanie, światło poranka. Tak jak światło pierwszego dnia po szabacie rozjaśniło oblicze Piotra, który biegł do grobu. I w końcu, trzeci element bardzo ważny, w tobie zostanie wewnętrznie zapalona gwiazda. W tobie rozjaśni się coś, co do tej pory było tylko ciałem. Gwiazda bowiem działa dlatego, że odbija blask. Nasza wewnętrzna ciemność, kiedy przybliżamy się do tej lampy, do tego prawdziwego słońca wieczności, wtedy nasze wnętrze zaczyna jaśnieć. W nas jest obudzona gwiazda. Dlatego Piotr powie, gwiazda poranna wzejdzie w twoim sercu. Zadanie więc dla ciebie na dzisiaj. Przysiądź się do tej lampy. Dzisiaj otwórz Słowo Boże i siądź koło Niego. Przeczytaj choćby jeden werset i poproś, aby twoja ciemność zajaśniała, aby to światło przeniknęło to wszystko, co być może dziś jest w tobie ciemnością. I pamiętaj, Piotr mówi, dobrze będzie, jeżeli będziesz trwał każdego dnia. Właśnie tak. Niech w tym przysiadaniu się do lampy błogosławi ci On sam, światłość odwieczna, Ojciec, Syn i Duch Święty.